Siemaneczko, siemaneczko, słuchajcie, porozmawiamy o błędach, gdzie popełnia naprawdę duża część młodych, może też nie młodych, ale początkujących przedsiębiorców odnośnie firmy transportowej. Bo pamiętajcie, transport to nie bajka, robimy to z głową, na pewno coś na tym ugramy. No ale żeby miękkiej gry nie było, to zapraszam Was na moje tej salony i tutaj na spokojnie sobie przejdziemy do tego otóż tematu. Słuchajcie, jakie błędy niektórzy popełniają? Pierwsza rzecz, nie mają odpowiedniej gotówki do inwestycji firmy, a już chcą mieć firmę, już chcą zarabiać, bo oni już muszą się komuś tam pochwalić, sąsiadowi czy tam komuś, że on firmę ma, on teraz firmę ma, on utworzył firmę. A później płacz, bo podatki do zapłaty, bo tutaj to, bo tamto, bo to duże koszta utrzymania firmy, a i skąd pieniądze wziąć, no, no, no. Dlatego nie ma czegoś takiego, że ty masz firmę, jesteś happy. Dopiero mając firmę zaczynają się fajne, przyjemne problemy, dokładnie tak. Dlatego tak, trzeba mieć odpowiednią gotówkę do inwestycji w firmę, trzeba uzbierać, mieć swoją, nie od razu kredyt, leasing i tak dalej i pomału obracać tymi pieniędzmi. Bo słuchajcie, 2 lata to jest inwestycji. Nie, żebyś miał firmę i zaraz będziesz zarabiał. Tak to nie idzie. Jeśli ty będziesz myślał, że otworzysz firmę, żeby zarabiać, nie. Pierwsze 2 lata to jest minimum obrotu pieniędzmi i inwestycja. Dopiero po 2 latach zaczynasz zarabiać. Ale mówię, to są 2 lata ciężkiej jeszcze pracy przed tobą. To jest moje zdanie, ja tak działam i tak mniej więcej to u mnie wygląda. Dlatego zobaczcie, otworzyłem firmę 2023, można powiedzieć styczeń, jak kupiłem swoją pierwszą ciężarówkę, bo wcześniej się bawiłem transportem, tak to bym nazwał. No i dopiero, można powiedzieć, już prowadzę firmę 1,5 roku do końca tego roku, czyli od stycznia przyszłego roku możliwe, że zacznę już naprawdę zarabiać na tym transporcie. A cały czas co zarobię, oczywiście ja zarabiam, tak, ale co zarobię, non-stop inwestuję, non-stop obracam tą gotówką. Czyli wiadomo, podstawa mieć pieniądze i cierpliwy. Bo cierpliwy to i kamień ugotuje, jak to Mariusz Pudzianowski mówi, dokładnie tak. Kolejna sprawa, stare auto. Ja pamiętam, że rozmawiałem kiedyś z takim przedsiębiorcą, naprawdę gościu ma łeb na karku, jeśli chodzi o biznes. No i on mówi tak, na stare auto mi nie stać. A ja do niego mówię, bo to było tak, że ja mu zadałem pytanie, no nie, a dlaczego ty nie masz jakichś starszych, a nie kupujesz na kredyt i tak dalej? Powiedział tak, bo na stare auto mi nie stać. On tak kupował właśnie roczne, 2-letnie albo nowe, bo on tak sobie mieszał, między nowe a 3-letnie maksymalnie. Ja mówię, ale jak? Przecież starsze to wiadomo, już z zagranicy zjedzie, ma trochę więcej przyjechać na kraj, no to spoko. On mówi, że nie. On się bawi w starsze samochody, ale on nie zarabiał na starszych, a on chce zarabiać. Potem mieć transport, żeby zarabiać, a jak miał starsze, to jeszcze musiał weekendy spędzać przy ciężarówkach, grzebać i tak dalej, i tak dalej. Wynająć mechaników, żeby u niego tam naprawiali. On tego chce się pozbyć, on chce zarabiać i normalnie prowadzić biznes transportowy. I druga rzecz, co mi powiedział, że też nowsze auta mu mniej palą niż te starsze samochody. I to było tam nawet dobre o kilka litrów. I mi powiedział tak, zobacz, przy tym nowym samochodzie, który mi spali, załóżmy tam podał mi, a ten stary, ja na przykład z oszczędności z tego auta będę miał na leasing, rozumiesz to? A ten po prostu wszystko walnie w komin i co? No i też niedaleko szukając, przykład, gdzie ja pracowałem w wcześniejszej firmie, tak? Tamte auto paliło 32, 31, 33 i tak dalej. Przyszły wiatry, zimno, to nawet 35. I słuchajcie tego, te samochody, które ja kupiłem, a ja mam ciut nowsze, ile mi spalają? Jak pokazuje, 22, 23. Czyli to jest około 10 litrów na 100 km. I teraz taki przykład podając. Robimy załóżmy średnio 10 tysięcy, tak? Tamte auto zobaczy ile litrów potrzebuje, ja dychę mniej. Dychę na 100 to jest 1000 litrów przy 10 tysiącach kilometrów. 5 tysięcy chłopie masz, można powiedzieć, w kieszeni i masz do inwestycji na przykład, nie wiem, w leasing tego oto samochodu. Czyli kolejna sprawa, tak? Żeby nie bawić się. I na przykład ostatnio tak samo do mnie poszedł taki jeden przewoźnik. Adrian, tak obserwuję cię, tak się rozwijasz to i tamto i bajerka. Ja mówię, no tak, rozwijam się. No miałem odpowiednią gotówkę, gdzie zainwestowałem i tyle, tak? No i on do mnie mówi, no, ale jak to u ciebie to wygląda? A on przyjechał starszą renówką. Bo ja kupiłem, zobacz, za 60 tysięcy kupiłem renówkę i tak dalej, kurczę, no i wiesz, i mi tak, i mam za gotówkę auto i tak słabo u mnie. Ja mówię, tak się patrzę na tą renówkę.
Mówię, kurde, kupię rynówkę, no faktem za 60 tysięcy to niedużo, tak? I do niego mówię, panie, a ile to ci poli? Takie 30, mówi 2, 33 ona musi wziąć. No to mówię, no to zobacz, ja wziąłem na przykład nowszego Mercedesa i mi spali około 10 litrów mniej niż tobie. I mówię, i widzisz? No i widzisz, gdzie pieniądze tobie uciekają? A jak z naprawami? No mówi do mnie, no... Trzeba też trochę pogrzebać, tak? No ale wiesz, za gotówkę za 56 tysięcy kupiłem i tak dalej, i tak dalej. I znowu mówię do niego, ale ma starszy samochód, zawsze w tym aucie będzie coś, kolego. Zawsze będzie coś. Dlatego lepiej inwestować w nowsze samochody. Lepsze kontrakty na robotę możesz sobie też złapać, wiadomo, no, bo też firmy patrzą, jak masz nowsze auto, to jest ciut lepiej. Dlatego mówię, mi na przykład się teraz nie opłacałoby kupić przykładowo jakąś tam, nie wiem, rynówkę czy tam jakieś Mercedesa starszego, tak, za 50-60 tysięcy. Ja wolę iść w nowsze auta. Teraz szukam auta z 2021 roku, 2021, 2022, 3-latka. A w przyszłości możliwe, że będę w same nowe samochody się bawił. Czyli po prostu pomału też chcę iść z firmą do przodu. Teraz akurat, jak widzicie, te, co kupiłem, no to 2000, można powiedzieć 3 sztuki, 2020 rok. No czyli takie starsze auta też w swojej firmie nie mam. No, ale wiadomo, trzeba teraz kupować jeszcze nowsze samochody, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Kolejna sprawa. Rozpoczęcie od auta, a nie od roboty. Czyli, słuchajcie, podstawa to jest mieć robotę, wiedzieć, że ta robota jest pewna i dopiero pod tą robotę zakupić pojazd. Bo ja mam nawet kilku znajomych, którzy szukają roboty, aż mają auto. Ej, słuchaj, bo ja już mam takie auto, takie wziąłem w leasing, no i szukam na nie roboty. Słuchajcie, tak to nie działa. Podstawa, robota, dopiero pod tę robotę auto. I tak. Ja tu na przykład jeżdżę, wozimy średnie ładunki, akurat teraz mam załadowane 24 tony towaru na sobie, tak? Ale też są ładunki, gdzie mam na przykład 10 ton, gdzie mam 11 ton, gdzie mam 12. Więc na przykład na tą robotę mi nie jest żadna fałka potrzebna, 600 koni, nie wiem, tam 500 coś tam koni i tak dalej, żeby to było moc, żeby było mocne. Mi jest potrzebne auto, które poradzi sobie od czasu do czasu z ciężkimi ładunkami i fajnie wyjdzie przy lekkich ładunkach, czyli chodzi o normę przede wszystkim. Dlatego Mercedesy, te krosy, które zakupuję, są 480, one są najbardziej właśnie uniwersalne. Dobre są do lekkich, że ci też mało spali przy lekkich, a z ciężkimi sobie w miarę poradzi, ich też mało spali, czyli naprawdę to jest bardzo dobra opcja 480, bo są takie auta uniwersalne. 450 spoko przy lekkich, przy ciężkich już troszeczkę im będzie gorzej, dlatego 480 lepszy wyborem, ale na przykład jak mój znajomy ma V8, tak? Ani jeździ po górach, jeździ po kraju, jeździ po Polsce. No i czy pełno, czy pusto, mówi ponad 30 litrów. No i słuchajcie, i po co na robotę w miarę taką, gdzie raz wozi 10, raz wozi, tak samo jak ja, wozi takie ładunki, mieć samochód taki właśnie V8. Wiadomo, z biegiem kupujesz, nieraz idziesz pod robotę taką, a nie, lipa się zrobiła, idziesz pod inną robotę, no to wtedy spoko, tak? Ale jak już wiesz mniej więcej, co byś robił, to kupujesz auto pod tą robotę, rozumiecie, o co chodzi, nie? Pod tą daną robotę kupujemy auto, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Trzeba myśleć przedsiębiorco, na tym aucie mamy zarobić, a nie sobie jeździć fałką i syprykać, tak? A ona w komin pójdzie nam ile literków. Dlatego wszystko, moi drodzy, trzeba robić z głową. A, jeszcze zapomniałem powiedzieć o tym, że jak się ma firmę, no to wiadomo, przydałoby się jakiś leasing, tak? Jakiś właśnie leasing na samochód osobowy, czyli na zabawkę. Słuchajcie, na początek ta zabawka nam nie jest naprawdę potrzebna. Jeśli mamy auto, które jeździ, wozi nam za 4 litery, nie potrzebujemy pokazać sąsiadom, znajomym, jakim my teraz autem, słuchajcie, jeździmy. Nie tędy droga. Inwestować to mamy w firmę, a nie w zabawki. Zabawkę to możesz sobie kupić, jak zarobisz i będziesz miał odpowiednie pieniądze do inwestycji, tak? Weźmiemy nadwyżkę, wtedy możesz się pobawić. Ale nie na tym etapie, jak rozpoczynamy firmę, bo widzę, że tak dużo osób popełnia te błędy i oni zaraz, bam, samochód, BMW, Q7, jakieś tam, nie wiem, Audi, nie Audi, coś tam, żeby wiadomo, pokazać i tłumaczenie, bo na kosztę. Koszt to ma być to, które ci przyniesie dochód, załóżmy, za jakiś czas, tak? A nie ta właśnie osobówka, żeby się pochwalić. Na przykład zainwestuj w naczepę nową, tak? Zainwestuj w kolejną ciężarówkę. Zainwestuj w coś i tak, żeby to przyniosło za jakiś czas przychód. Na przykład tak jakby swoją wulkanizację firmową, tak? Później to możesz przekształcić i na tym też zarabiać. W ten sposób mamy szukać kosztów do naszej firmy, a nie tak od razu, żeby po prostu, wiadomo, no nie? Się pokazać i tak dalej. Nie tędy droga, takie jest moje zdanie. Jak widzicie, jakim autem jeżdżę? Ja jeżdżę Fordem.
2001 rok. Często z nim wracałem z Legnicy do Łodzi. 330, a czy do Brzezi, do miejscowości. 330 km w jedną, 330 km w drugą. Jeszcze nie raz tą trasę będę nim pokonywał. Czy mi jest auto potrzebne? 2001 rok. To auto już ma ponad grubo 20 lat. Wozi tyłek, wozi. Na głowę nie kapie, nie kapie. Odpala auto, jedzie. I to na chwilę jest moje auto firmowe. Warte w tym momencie, nie wiem, 1500 zł. I to jest mi, i to mi wystarczy. Ja więcej do szczęścia na tą chwilę nie potrzebuję. To nie jest ten czas, żebym ja po półtora roku prowadząc firmę transportowej pozwolił sobie na coś lepszego. Na tą chwilę po prostu mi nie stać na coś inaczej. Mógłbym zrobić, ale ja mam pieniądze do inwestycji w firmę, żeby to rozkręcić, żeby to później miało wszystko ręce i nogi. Bo jak wam mówiłem, transport to nie bajka, a prowadzenie firmy w Polsce to też nie bajka. Ale jak się ma główkę, to jakoś zawsze sobie poradzimy, tak? I tak jeszcze powracając do tematu tych właśnie ZUS-ów, podatków i tak dalej, wcześniej właśnie mówiłem, że niektórzy właśnie popełniają te błędy, że zaraz imprezki i tak dalej, to muszę wam powiedzieć, że ja dostałem właśnie od księgowej informację, że za ten miesiąc zapłacę łącznie, czyli tak, VAT oddam, tak żeby nie było, że sam podatek, tak? Tak, VAT-u muszę oddać, a to jest właśnie zatem najlepsze, co? Zobaczcie, za miesiąc kwiecień otrzymałem, wiadomo, rozliczenie takie i takie, o takiej kwocie. No i z tego już muszę VAT oddać do 20 tego miesiąca, a pieniądze dopiero otrzymam z faktury za 65 dni, a ja już muszę za tą fakturę zapłacić, tak? No co zrobimy? Witamy jak to powiedzieć, no. W rzeczywistości prowadzenia firmy w Polsce, tak? Że od razu trzeba zapłacić, no. I tak, VAT, podatek, ZUS-y. Łączna kwota 63 tysiące złotych muszę oddać właśnie do 20, tak, dlatego jadę do domu zaraz i przelew na kwotę 63 tysiące muszę właśnie przelać, no państwo, no wiadomo, VAT nie jest mój, ale VAT muszę oddać wcześniej niż przelane zostaną mi pieniądze, no ale za wszystko już trzeba w tym momencie zapłacić, a 63 tysiące to nie jest tak wcale mało, bynajmniej dla mnie. Dla niektórych wiadomo, może być to nieduża kwota, a dla mnie to nie jest. Czyli widzicie, ile pieniędzy trzeba mieć, żeby to wszystko fajnie obracać. I odnośnie tego, co wam wcześniej mówiłem, tak? Dostajesz, bam, 200 tysięcy, wow, ale zarobiłem, ale przelew. Ale jak sobie wszystko odliczysz, tu VAT, musisz tego oddać. Tutaj podatek, tutaj ZUS-y, tutaj to, tamto, jeszcze paliwo i tak dalej, opłaty drogowe, zresztą opłaty musisz mieć. To ci później zostanie, wiadomo, z tych 200 tysięcy, 15 tysięcy złotych, tak? No, jak dobrze pójdzie, to i 20 ci zostanie, no nie? No, ale mówię, to nie jest takie hop-siup, jak się niektórym może właśnie wydawać. Prowadzisz firmę półtora roku, ja się jeszcze wszystkiego uczę, ale ja wyciągałem wnioski od przedsiębiorców, którzy tam z którymi wcześniej rozmawiałem, tam wiadomo, przez lata i tak dalej, i oni narzekali, na przykład, a bo się nie opłaca, bo to, a bo się nie opłaca, bo tamto, na przykład, a bo się nie opłaca, bo tyle paliwa muszę kupić w danym miesiącu. To słuchajcie, zrób tak, żebyś musiał mniej tego paliwa zakupić, tak? Czyli odpowiednie auto, które będzie mało paliło, tak? Współpraca z kierowcami. Wszystko musi się wiązać w jedno, żeby to miało ręce i nogi. Dokładnie tak. Ale tak, żeby jeszcze nie było, że jak kierowca cisną normy. Ja po prostu mówię, słuchajcie, będziecie ekonomicznie i tak dalej, będą fajne wyniki, macie na przykład premii taką kwotę. Kwota jest całkiem przyjemna, więc też chłopaki się współpracują ze mną, tak? I wszystko się ma. No słuchajcie, oni to są w pracy po to, żeby zarabiać, a nie po to, żeby po prostu przeszło im na przykład, nie wiem, jakaś tam dana kwota, tak, z którą jestem dogadany, dana kwota koło nosa, tak? Bo ta kwota może przejść, no nie? A tak będą jeździć tak, jak się należy. My nie jeździmy 80 na godzinę, nie blokujemy dróg i tak dalej. Naprawdę nie. Nie jeździmy jak giertyki. Jeździmy normalnie, jak trzeba, to i nawet cały czas wiadomo, kiedy trzeba pocisnąć, trzeba pocisnąć, tak? No, ale jak jest możliwość przejazdu na drogach krajowych, gdzie też często jeździmy drogami krajowymi, tam to jest właśnie podstawa, bo na autostradzie to my się o tempomacie, kurde, nawet cięcia, on ci dużo nie spali. Ale na drogach krajowych, gdzie często też jeździmy, tam jest właśnie podstawa, już ta umiejętność, tak? Przywitanie drogi, światła się palą. Ja na przykład ostatnio widziałem, jak gość, i to starszy kierowca, zapaliło się, i to w Łodzi było, zapaliło się czerwone światło. Co zrobił? Lewy pas i mnie wyprzedził, tak? I jedzie tam tym sprzętem, ciśnie go, no nie? A załadowany był grubo, no nie? I przed światłami czerwonymi hamulec, do zera, i stoi. A ja sobie pomału dojeżdżam, lewy pas, bo akurat był wolny, i słuchajcie, i
obok niego, a on znowu, i słuchajcie następnego, a on znowu, chyba wkurzony, że go wyprzedziłem, tak? Ja znowu sobie jadę odpowiednią prędkością, a on znowu z skrzyżowania wystartował od zera, lewy pas znowu wyprzedził i z daleka widać, że się czerwone światło zapaliło, no ale no przecież po co widzieć, tak? I ciśnie, i znowu przed skrzyżowaniem świetnym, do zera, ja znowu lewy pas. I tak dwa razy go wyprzedzałem, bo później skręcałem w prawo, no nie? No rozumiecie to? Starszy to nie wiem, tak? No bo wizerunkowo tak może był po 50, no nie? Po 50 to może na moje oko już jeździł 20 ponad lat, tak? No czyli już taki kierowca doświadczony, starszy kierowca nazwijmy, tak? Nie mówię młody i starszy, tak? Oczywiście bez obrażeń, nikogo tutaj nie obrażając, no. I dlatego widzicie jak to jest. Transport to nie bajka, ale jak masz głowę na karku, to na pewno coś na nim ugrasz. No i tak jeszcze dla informacji, no nie? To na sierpień będzie kolejny samochód, prawdopodobnie, tak, na sierpień, czyli już w lipcu zakupuję i na sierpień będę wjeżdżał z nową robotą na kolejny samochód. Ale no co zrobimy, moi drodzy, nic na to się nie poradzi, takie życie. Dobra, tak, taki film wam się podobał, takie kilka rad ode mnie, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał, być na bieżąco i widzimy się w kolejnych materiałach. A odnośnie o rad, to wiadomo, ja się też wszystkiego uszę, tak, ale mniej więcej wnioski wyciągnąłem po niektórzy, którzy prowadzą firmy transportowe. Czyli pamiętajcie, robota, dopiero auto, nie stare, tylko w miarę świeższe, żeby to wszystko miało ręce i nogi. No i dużo zdrówka i cierpliwości, bo cierpliwy to i kamień gotuje. Zdrówka i wszystkiego dobrego, trzymajcie się, hej!